twój najlepszy tekst na podrywanie dziewczyny? Nie za bardzo mogę powiedzieć, bo kurczę, mógłbym do domu nie wrócić, ale nie mam takiego tekstu, który mógłbym ewidentnie wskazać jako najlepszy tekst. Po prostu jest zależny od sytuacji i ja jestem dość spontaniczny i pracuję wyobraźnią i w zależności od okoliczności dobieram eleganckie teksty i muszę powiedzieć, że się sprawdzają i są dobre. W związku z tym jest jednak pewien sekret i z sekretu się nie wyjawia. W związku z tym wybaczcie mi, ale nie tym razem. Jeśli facet nie śpiewa pod prysznicem, to co robi? Ja zawsze śpiewam pod prysznicem. W związku z tym nie wiem, co można robić, no ale jest kilka czynności, które można pod prysznicem robić. W związku z tym myślę, że faceci dzielą się na tych, którzy śpiewają i na tych, co robią coś innego. Na przykład myślą. Rozmyślają o karierze, o sposobach zainteresowania sobą, o tym, w jaki sposób będą mogli, że tak powiem, prowadzić dalszą swoją działalność. I tu bym pod tym kątem chyba upatrywał, co robią jeszcze pod prysznicem. Na pewno się nie golą. Chyba mało znam takich facetów, którzy tak na dobrą sprawę przede wszystkim myślą o umyciu się pod prysznicem.